Dzień dobry, cześć wszystkim. Witam na sesji czwartkowej, 8 dzień lutego. Zapraszam na poranny przegląd techniczny. Zaczniemy sobie od wykresu euro-USD, sytuacja na interwale 4-godzinowym. No i powoli gdzieś ta korekta wzrostowa jest budowana tutaj na wykresie głównej pary walutowej. To mierzenie w dniu wczorajszym zostało zaktualizowane. No i poziom FS100. A tutaj mamy oznaczony kolorem, odcieniem, właśnie takim prospadkowym, podażowym. Jeżeli chodzi o dokładny kurs wyznaczonej strefy, no to zobaczcie, że jest to 1,0840, około 55 pipsów od bieżącej wyceny, więc tutaj można stwierdzić, że jak najbardziej jeszcze poziom osiągalny w przeciągu tej dzisiejszej sesji czwartkowej. Wszystko oczywiście zależy od zmienności, jaka na wykresie będzie panowała w kolejnych godzinach. Idziemy sobie dalej. GBP USD, poziom współczynnika 38,2 wybity górą bez większego problemu. Tutaj żadnych fałszywych sygnałów nie mieliśmy. Kolejny poziom, na który spoglądamy z możliwością rozegrania pozycji krótkiej, no to jest poziom mierzenia 50%, tak? Czyli połowa tego swingu spadkowego. Tutaj mieliśmy swing spadkowy budowany podczas sesji piątkowej z ubiegłego tygodnia, oczywiście. No i ten poniedziałek to było wyznaczenie dołka, a teraz mamy jakby odbudowywanie wartości funta względem dolara i współczynnik 50%, tak naprawdę ta połowa swingu, mierzenie 50%, to mamy tutaj kurs 1. 26,45. Idąc dalej, USDJPY, tutaj tak naprawdę UIEK wychodzi nam ponad barierę górnego ograniczenia. Tak naprawdę jeszcze tego potwierdzenia może nie ma. Natomiast spora presja ze strony kupujących, aby te nowe szczyty na UIEK-u wyznaczyć. Ja na razie kasuję to mierzenie FS100, które tutaj mieliśmy i udało się wykorzystać, jeżeli chodzi o rozegranie dolnego ograniczenia. Na razie sobie to usuwamy i teraz spoglądamy na to, co przed nami. Jest to górne ograniczenie po tej niebieskiej linii, która była poprowadzona w ostatnim czasie, ale po drodze też pojawia się tutaj 78,6, czyli to głębokie wewnętrzne mierzenie FIBO, tak? Czyli z całego swingu spadkowego siatkę tutaj sobie rozłożyliśmy. No i mamy 78,6 target na wysokości właśnie tego głębokiego współczynnika. Także tutaj po wybiciu może być też spory problem z kontynuacją, choć tak w przeciągu sesji coś do rozegrania, jeżeli byśmy sobie szukali, no to tu jest zakres około 50 pipsów minimum do wzięcia, więc całkiem też fajny wynik i jakby dla osób, które handlują w ciągu sesji, tak intraday, jak najbardziej może być to też ciekawa okazja. Mam na myśli to wybicie pod pozycje długie, żeby tutaj na kontrę zagrać, no bo tych podejść tutaj jakby w tych okolicach technicznych było już tyle, że szansa na kolejną obronę tutaj mocno spada. Zobaczcie złoto. Tutaj na złocie bez jakichś większych rozstrzygnięć poziom wsparcia, czyli ta zielona strefa cały czas pozostaje niezagrożona. Tutaj mieliśmy tak naprawdę pojedyncze odbicie od 78,6, ale wcześniej też ten poziom cenowy stanowił tutaj wartość. Jak sobie zobaczymy sesję z 24-25 stycznia, to jak najbardziej była tutaj wyraźna obrona tego poziomu. Lokalnie możemy jeszcze sobie ten swing spadkowy pomierzyć. Zobaczmy, gdzie ten wierzchołek się zatrzymał. No nieco poniżej 61,8, jeżeli szukamy górnego ograniczenia, no to możemy tutaj na złocie to 61,8 jeszcze sobie odznaczyć jako ten poziom górnego ograniczenia, poziom podażowy. Jeżeli chodzi o kurs, $2046 za uncję. Dla przypomnienia, kurs dolnego ograniczenia $2015 za uncję, tak? 15, 15,5 to są te wyceny, które nas interesują, jeżeli chodzi o obszar popytowy na złocie obecnie.